Słówko do mikrofonu. 28 lipca nie chciało mi się wyciągnąć z statywu i aparatu do vloga i miałam do tego prawo. Ten film to będzie strumień świadomości. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Myślałam o zrobieniu tego filmu już od dobrych paru lat. Tro, trochę taki, jakby go zapowiadałam, chyba w drugim QA czy coś, więc w ogóle lata temu. I trochę takie miałam wrażenie, że w sumie nie ma może o czym gadać wcale, ale zdarzało się, że ktoś gdzieś w komentarzu napisał, Ej, kiedy będzie ten film o bulingu, o nękaniu w szkole, czy w ogóle go zrobisz? No i. W sumie mogę zrobić. Też mam taką trochę już perspektywę dorosłej osoby, też na to, i też mogę, jakby wrzucić swoje trzy grosze jakby i tak em, porównać to, co było wtedy, do tego, co jest teraz i jak teraz o tym myślę. Więc opowiem wam dzisiaj historyjkę, która będzie pełna dygresji i w ogóle wszystkiego. Em, zapraszam. W ogóle w Polsce się przyjęło, że się mówi bullying po prostu, jakby dla uproszczenia, ale naprawdę to to jest bullying. No może trochę przesadziłam. Bullying. Takie wiecie, że jest taki skręt w tym słowie, bo tam jest bully i jeszcze ing. W ogóle może takie szybkie wyjaśnionko. Bully. To jest taka osoba, która jest generalnie większa i silniejsza od ciebie i zabiera ci kanapkę. W takim, oczywiście, amerykańskim stylu, no nie, że tam, nie wiem, wyrzuca ci lunch albo zabiera ci hajs na lunch. No i oczywiście naśmiewa się z ciebie gdzieś tam, na przykład, w czasie lekcji czy coś takiego. No i generalnie nic przyjemnego. No i bullying, jakby wzięło się właśnie jako aktywność generalnie nękania kogoś. Um, jako, że to jest takie słowo, które dosyć trudno jest um, też. Przetłumaczyć, w sensie, no, jakieś nękanie czy prześladowanie w Polsce się kojarzy też z jakimś, nie wiem, chodzeniem za kimś, śledzeniem i tak dalej, a bullying zasadniczo, no bo nękanie, prześladowanie to bardziej można mm, podpiąć pod stalking, no nie? A bullying to jest trochę zupełnie co innego. Um, zasadniczo w kontekście szkoły tak naprawdę ale, ale też używa się w sumie słowa bully. W kontekście na przykład miejsca pracy też czasami albo jakichś relacji ogólnie, więc generalnie ktoś, kto jest nad tobą i sprawia ci przykrość różnymi rzeczami i jakby wykorzystuje to, że ma przewagę jakąś nad tobą, to zawsze będzie po prostu twój bully. Więc to tak słowem wstępu. U mnie oczywiście jest to w kontekście gimnazjum, wspaniałej instytucji i akurat no, ludzie mogą mieć bardzo różne doświadczenia z gimnazjum, tak? Niektórzy właśnie świetnie wspominają gimnazjum, a bardzo źle liceum. Ja akurat dosyć źle wspominam gimnazjum i w kontekście reformy sprzed paru lat, która zlikwidowała gimnazjum, a wprowadziła ośmioletni cykl podstawówki, no ja sobie myślę, że ja bym wyszła akurat na tym lepiej wtedy. Bo moja klasa w podstawówce była jeszcze w miarę okej, okay, a klasa w gimnazjum to tak generalnie średnio. No ale w gimnazjum poznałam też bardzo dużo osób z innych klas, to był w ogóle najlepszy... To była najlepsza decyzja, żeby szukać ludzi w innych klasach, bo całkiem fajne znajomości sobie wtedy porobiłam. Na przykład jedna dziewczyna, z którą wtedy się właśnie zadałam z innej klasy, od niej adoptowałam myszę w ogóle, mojego kota. Znaczy teraz już nie mieszkam z tym kotem dawno, ale jakby, wiecie. Mysza się stąd wzięła, że poznałam jakąś typiarę kiedyś w gimnazjum z innej klasy. Z której zresztą też się wszyscy naśmiewali. Raz chyba padł tekst oczywiście od chłopaków z mojej klasy, że, że ona wygląda jak sedes, czy coś takiego. Jakby. Jak sedes to wygląda brzuch ciążowy w Sims 4. Ona wyglądała jak człowiek. Wyglądała trochę jak dramcia. Ostatnio tak mi się jakoś skojarzyło, że naprawdę była strasznie podobna do dramci, tylko ona miała naturalnie rude włosy. <laughs> Sorry, dramcia. <laughs> tylko ona była takim mrokiem i to się oczywiście nie podobało, ale do tego jeszcze przejdziemy. No więc jak poszłam do gimnazjum, to to wyglądało tak, że w mojej klasie mm, był trochę taki podział, że większość klasy była z jednej podstawówki Większość z nich, nawet z jednej klasy, to było 20 plus osób mniej więcej, no przynajmniej 20. A druga, mniejsza grupa to byli ludzie moi, że tak powiem, czyli właśnie z mojej klasy, z podstawówki plus jeden chłopak, który był z naszej podstawówki, ale z innej klasy, tylko że dosyć dobrze ja przynajmniej go kojarzyłam, więc no praktycznie na to samo wychodziło. Więc już na starcie były takie dwie grupy, które trudno było trochę zintegrować ze sobą, no nie? Jedna dziewczyna z naszej powiedzmy grupki gdzieś tam zaczęła się trochę przyjaźnić z tymi ludźmi z tej drugiej postawki i w ogóle no git, no nie, um, ale jakby nie do końca, w sumie do samego końca gimnazjum to tak naprawdę ten podział był bardzo wyraźny. No, i oczywiście z tej innej grupy było paru wspaniałych kolegów, którzy akurat na mnie postanowili się uwziąć, ale w ich grupie też były takie dwie, trzy dziewczyny, kto, z których co jej raz się naśmiewali, zasadniczo jedna, moja imienniczka w ogóle, u której ta sytuacja musiała się ciągnąć spokojnie od któregoś momentu podstawówki już. Było widać, że już tacy przyzwyczajeni są totalnie do tej dynamiki. No więc skąd w ogóle się wzięło takie coś? że sobie wymyślili, że będą mnie przezywać i że w ogóle, nie wiem. Otóż miałam trądzik. Kto nie miał? W gimnazjum to nawet jak później w dorosłym życiu masz super suchą cerę, to w gimnazjum po prostu świecisz się jak nie wiem. Po prostu jesteś gwiazdą. Wiadomo, no nie? Jest to normalne, ale dla nastolatków nic nie jest normalne, co odbiega jakoś od najpiękniejszej, super wypolerowanej normy. No więc sam fakt, że miałam trądzik już, no taki dosyć Mocny trądzik, który potem leczyłam w ogóle latami i do tej pory do końca nie wyleczyłam. Przy tej jakości kamery trochę mniej widać. Zgadnijcie, gdzie mam pryszcza dzisiaj. Tak, więc no to był problem, z którym się borykałam potem dosyć długo. Tak naprawdę wyleczyłam do takiego stanu, w jakim jestem teraz, z którego jestem zadowolona, to chyba w wieku 24 lat jakoś. Tak, że w końcu go tak podleczyłam, że nie nawrócił mi jakoś strasznie, no nie? Że się jakoś utrzymał na takim sensownym poziomie. Że zostały delikatne ślady, tutaj może gdzieś tam jakaś maleńka blizna, że co i raz coś wyskoczy, gdzieś tam hormony, jak są nie te w ciągu miesiąca, no nie? Ale generalnie jest git. Wtedy nie było git. Yy, I... No, jak miałam 13 lat, no to naprawdę z tym trądzikiem miałam dosyć spory problem, mm, ale potem w trzeciej gimnazjum dosyć dobrze zaleczyłam sobie ten trądzik, bo w końcu poszłam do dermatologa i nie powiedziałabym, że to jakoś dużo zmieniło. Ale to pewnie dlatego, że był drugi powód też tego, że mm, może w pierwszej klasie nie tak mocno, ale już zdecydowanie w drugiej albo pod koniec pierwszej. E, no ja generalnie od końca podstawówki byłam zajarana trochę mocniejszą muzyką, rock metal, no nie, do tej pory słucham tego. Oprócz Taylor Swift oczywiście. No więc tak od drugiej gimnazjum zaczęłam, nie wiem, na przykład był taki moment, że myślałam, że moje życie całkowicie się zmieni, jak kupię sobie pasek z ćwiekami. E, więc no, nosiłam paski z ćwiekami dosyć namiętnie. Miałam, w liceum to miałam w ogóle x kolorów tych pasków, Miałam jeden taki, który miał ćwieki w ogóle w różnych kolorach, taki tęczowy, takie pomalowane, no nie? I no po prostu obsesję miałam na, na punkcie pasków z ćwiekami, teraz nie mam żadnego. No i generalnie trochę ciemniej się ubieram, jakieś naszywki na plecaku, no i generalnie jakby typowa rzecz, jeśli chodzi o osoby, które słuchają rzeczy typu system of a down i tak dalej. Ja czułam dużą potrzebę, żeby wyrazić to e, przez mój wygląd i szłam w to dalej nawet jeśli wiedziałam doskonale, że to pogarsza tylko sprawę znacznie e, jeśli chodzi o nękanie przez moich kolegów z, z klasy kochanych. No więc jak już trochę trądzik przeszedł, no to została ta rzecz, no nie? No i było oczywiście jeszcze naśmiewanko z mojego nosa, no bo... Lol, duży nos, hehe, kartofel. Więc w sumie częściej w swoją stronę słyszałam kartofel albo kalafior niż moje własne imię. I jeszcze było czepianko tego, że krzywo chodzę. Do tej pory krzywo chodzę, po prostu mam takie coś. Eee, mam przykurcz ścięgię na Hillesa, który nie pomaga. I w ogóle, no, mam krzywe nogi, tak? W sensie są. Jakby, jeśli kiedykolwiek ktokolwiek widział mnie na żywo i widział w ogóle mój chód, no to na pewno od razu zauważył. Znaczy, niektórzy nie zwracają na to uwagi specjalnie, ale no, bardzo się to rzuca w oczy według mnie, że rzeczywiście bardzo specyficznie chodzę. Um, I wtedy też zostało to zauważone, i oczywiście też były checheszki generalnie z tego, że wow, ona nawet chodzić nie umie. Więc no, dwie z trzech rzeczy były totalnie poza moją kontrolą. No, oprócz tego, że mogłam pójść do tego dermatologa wcześniej, no nie. Ale, no, jakby to, że pojawił się w ogóle ten trądzik, no to lol, miałem 13 lat. No, ale oczywiście było to od razu kojarzone z tym, że fu, nie myję się na pewno, to w ogóle tak nie działa. Brak higieny może sprawić, że masz problem z cerą, no bo bakterie i tam różne rzeczy, ale. Zdecydowanie 99,5 to, to są jakieś predyspozycje genetyczne, to jest niedobrze robiona pielęgnacja skóry, czy w ogóle brak. Jezus Maria, czy w ogóle brak tej pielęgnacji? E, za dużo gestykuluję jak zwykle, ja gestykuluję nawet jak nie ma kamery. Ja chodziłam do gimnazjum też w takiej okolicy, gdzie jak nie byłeś dresem, to miałeś przerąbane. Więc wiadomo, że to bardzo mocno kolidowało z tym jakiej muzyki ja słuchałam i pokazywałam to, e, ale był taki jeden moment, kiedy stwierdziłam, że strasznymi hipokrytami są ci moi koledzy, bo akurat jak zaczęłam gimnazjum, to to był czas, kiedy Mike Shinoda z Linkin Park e, zrobił solowy projekt i nagrał rapową płytę. E, no i generalnie w Linkin Park jest dużo rapu, bardzo, bardzo, bardzo dużo rapu. Mike totalnie był takim 50% w zasadzie wokalu, no nie. Więc oni najbardziej akurat przyczepili się tego Linkin Park, bo miałam naszywkę. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądało stare logo Linkin Park. Wyglądało ono tak. I to akurat muszę przyznać, że było śmieszne, że mówili na to L9. No i generalnie było właśnie tam hehe naśmiewanie się, że w ogóle co to za gówno, czego ja słucham. A potem słyszałam, że puszczali na przykład sobie z telefonu. że Generalnie wiedziałam, że słuchają w ogóle Majka i no, i miałam takie. Hmm. Po pierwsze, to jest jeden z wokalistów Linkin Park. Po drugie, ja też słucham tego. Ja uwielbiam tę płytę, bo ja byłam po prostu zakochana po uszy w Majkuszinodzie, więc jakby nie było możliwości, żebym tego nie słuchała. <grym> Do tej pory polecam mega płytę. Postrą też dobry w sumie. No i to było dla mnie wtedy takie strasznie dziwne, że jakby była taka rzecz, którą mogliśmy mieć wspólną. Ale jednak nie mogliśmy jej mieć wspólnej. Bo ja jednocześnie słuchałam Linkin Park, a to przecie gówno. Ja tutaj siedzę 13 lat, nie znam jeszcze nawet angielskiego za dobrze, a znam na pamięć całe Believe Me, Jestem w stanie to zarapować. Pojedyncze zwrotki z innych piosenek też, szczególnie te Majka. I moglibyśmy, kurde, siedzieć, i, i ja bym im i, tam gadała te teksty i mówiła im, im o co chodzi, a oni by siedzieli i oni by w ogóle. Pierwszy raz słyszeli o czym jest ta piosenka, prawdopodobnie. I tak sobie myślę, że może to nie było jakieś ekstremalne, ale na tamtym etapie życia to dla mnie było no straszne. Ja i tak miałam już mega niską samoocenę i też z tego powodu prawdopodobnie zostałam wybrana na kozła ofiarnego, ale no to znacznie jeszcze pogorszyło sprawę, tak? Był długi czas w gimnazjum, kiedy ja po prostu jawnie mówiłam, że jestem okropnym, strasznym, absolutnym brzydalem, i że w ogóle nie patrzcie na mnie. Nie znosiłam swojego wyglądu, chciałam zmienić wszystko w swojej twarzy. Też w pierwszej gimnazjum był taki czas akurat, kiedy trochę przytyłam, bo brałam wtedy leki hormonalne, bo miałam jakieś gigantyczne zaburzenia o Kresu i miałam anemię i w ogóle nie byłam wtedy jeszcze wegetarianką, jakby co. Także no spory problem generalnie miałam z tym i, i brałam leki hormonalne w wieku 13 lat, żeby w ogóle funkcjonować jakoś normalnie. No i jak troszeczkę przytyłam te parę kilo, ja wtedy ważyłam więcej niż teraz w ogóle. Jakby był moment całkiem niedawno, kiedy ważyłam mniej więcej tyle, co wtedy, ale zrzuciłam tam za 4 kilo. Znaczy zrzuciłam. Trudno powiedzieć o zrzucaniu, jak to są takie małe liczby, ale fakt faktem, że ważyłam wtedy więcej, wzrostu byłam mniej więcej tego samego, więc jakby nie ma to takiej dużej różnicy. No i zaczęły mi się też robić jakieś takie różne rzeczy, no nie, tu jakieś udo, tu jakieś biodro, ale brzuch też mi wywaliło dosyć mocno, bo ja mam po prostu taki typ figury, że zdecydowanie na, na dole bardziej tyje, nie jest to jabłko, myślę, że jest to bardziej gruszka. No, w każdym razie pamiętam, że wsiadałam do tramwaju i mi się podarły spodnie, ale chyba już o tym mówiłam w Q&A, nie tym, co teraz ostatnio było, tylko jeszcze wcześniejszym. Więc zasadniczo ten brzuch się odznaczał. Jak założyłam też jakąś, nie wiem, krótszą, jakąś bluzkę czy coś, no to dosyć mocno to było widać. Jeszcze wiadomo, że wtedy, wtedy to był czas biodrówek obrzydliwych, więc nosiłam biodrówki też czasami i bo one dopiero wchodziły w zasadzie wtedy. Więc ten brzuch było czasami dosyć mocno widać, no i też zdarzyło się że e, kto jest ojcem? Sugerowanie oczywiście, że to ciąża, no bo przecież nie można mieć brzucha. Więc jeszcze to doszło i oprócz tego myślenia o sobie jako totalnym brzydalu, jeszcze doszło to, że miałam dosyć... No mocno bardzo byłam zainteresowana... Tym, jak moje ciało wygląda, i czy jest wystarczająco szczupłe w różnych miejscach, szczególnie jeśli chodziło o brzuch. I bardzo chciałam wrócić do swojej poprzedniej wagi sprzed tych hormonów. No i stopniowo to się stało. Jakby w, chyba y, pamiętam, że chyba w wakacji między pierwszą a drugą liceum był taki moment, że się zważyłam i zobaczyłam 45, a w tej pierwszej gimnazjum jak mi się przytyło, to ważyłam 56. Coś takiego, więc. Jakby różnica ogromna, ale jednak miałam zawsze trochę takie zafiksowanie na punkcie tego brzucha. Teraz już mam trochę mniej, ale jednak utknęło mi w głowie, że jest zakaz posiadania brzucha. Wiadomo, że jeżdżę, nam jakieś pusikę dolls i, <noise> i tak dalej, przecież Nicole Scherzinger. Ona ma figurę jak, jak w Sims 4, by się jakieś, jakieś dziwne rzeczy z suwakami porobiło. Ona bokiem jak stanęła, to ona miała może 10 centymetrów. Jakby no, to się nie dzieje. Ludzie tak nie wyglądają. No a ja patrzyłam na to i oczywiście uważam, że ja powinnam tak wyglądać, no nie? No więc wiadomo, że było trochę innych czynników też, które jakoś wpływały na moją samoocenę. Też no miałam przyjaciółkę, która... Dosyć dobrze się dogadywała generalnie ze wszystkimi, nikt się jej nie czepiał, i raczej była szanowana w klasie i w ogóle, a, a ja obok niej zaraz siedziałam i, i kurde. Znaczy, nie z nią w ławce akurat tak się złożyło, ale siedziałyśmy zarazem na przerwie na przykład i ona miała wszystko super fajnie, a, a ja tylko czekałam, aż ktoś mnie nazwie kalafiorem. Więc taki kontrast też mi jednak dawał do zrozumienia, że kurde, coś jest mocno nie tak ze mną, że ona nie, a ja tak. Więc ogólnie mogę spokojnie powiedzieć, że. Znacznie zaniżyło to moją już i tak mega niską samoocenę. I w sumie ta samoocena została do tej pory. Znaczy nie aż tak niska jak wtedy, absolutnie, ale no, ja mam generalnie z tym problem cały czas. I przez większość czasu raczej myślę, że jestem głównym, ale akurat nie z wyglądu, chociaż tyle, że swój wygląd jakoś tam cenię i, i spoko. Bo istotną rzeczą jest też to, że potem jak poszłam do liceum, to się wylaszczyłam, miałam glow-up. Troszkę, no bo ten trądzik trochę został ogarnięty właśnie jeszcze w trzeciej gimnazjum. E, fryzurę trochę zmieniłam, trochę inaczej się zaczęłam ubierać, ale nadal w bardzo podobnym stylu co wcześniej, tylko po prostu bardziej kolorowo i w ogóle milion dodatków sobie robiłam i tam różne rzeczy. I wtedy ze swojego wyglądu byłam bardzo zadowolona, chociaż teraz jak do tego wrócę, to jakby widzę widmo tamtych czasów. Może niekoniecznie, że byłam jakaś brzydka, tylko żeby po prostu choices. No ale tak, No, byłam wtedy zadowolona ze swojego wyglądu i nawet zdarzyło się, że moja jakaś koleżanka coś tam mi powiedziała, że o, ty to masz fajnie, bo taka ładna jesteś, czy coś takiego, i szczupła. E, a ja miałam takie, no fajnie, ale w sumie co mi z tego, jak nie mam osobowości. Więc no, część tego to był mój problem, ale duża część tego to było jednak to, że ktoś tam mi nieładnie gadał i jeszcze potwierdzał te różne rzeczy, które o sobie myślałam. Zasadniczo w gimnazjum był jeden taki koleś, który... Trochę był takim liderem jakby tej grupy, praktycznie całej z tej drugiej podstawówki. I kilku też takich jego podwładnych, którzy co i raz też coś tam powiedzieli do mnie. To nie było do końca tak, że to był jakiś taki zmasowany atak czy coś i że ten koleś tam im, nie wiem, rozkazywał, że ej, idź i teraz i powiedz, że jest kartofel. E, tylko po prostu było, można było wyczuć taką dynamikę, no nie? Ehm, ale też zdarzało się, że dosyć dobry mój Kolega. Znaczy, taki koleś, który był dosyć neutralny, generalnie e, i nie trzymał się jakoś mocno z grupą tamtych chłopaków, a był jakby z tamtej drugiej podstawówki. Też pamiętam, że to on pierwszy powiedział, że mam nos jak kartofel. Potem w ogóle on chodził do mojego liceum, bo się przepisał, i super se koledzy byliśmy. Pamiętam, jak w sklepiku szkolnym kupił mi szoka, i, i w ogóle super spoko, no nie? A jedno z tych przezwisk się w sumie zaczęło od niego, tak naprawdę. Chyba, że już wcześniej ktoś gdzieś mówił, tylko ja po prostu nie usłyszałam, i on sobie to powtórzył, bo he śmieszne. Mogło tak być, więc jakby niekoniecznie może powinnam go obwiniać o to, bo nie jestem pewna, czy tak było, ale jakby to, co ja pierwsza usłyszałam, to było od niego. I to było też takie dziwne, no bo co i raz z nim gadałam tak normalnie i niby okej, okay, ale z drugiej strony to on był pierwszą osobą, o której to usłyszałam i to był taki dysonans. Nie wspomnę, że w sumie trochę kraszowałam go przez chwilę, także też fajnie. No i wiadomo, że czasami zdarzało się też jakieś tam, hehe, ale masz stary telefon, jakieś takie głupoty. No i w liceum jeszcze też miałam taki epizod, bo był taki jeden kutafon w mojej klasie, który był takim typowym bully w ogóle, bo on był taki wielki, matko Boski jaki on był wielki. On wyglądał jak goryl, w sensie, no, jakby no, był duży i miał taki trochę krzywy zgryz, więc to się tak kojarzyło, no nie? Po pierwsze nazywał mnie emosem, wiadomo, no nie, nosiłam jakieś tam trampki zapinane, długie, czarne, z zupełnie różnymi sznurówkami. Jedne sznurówki były w kolorach rasta i były takie sznurkowe, takie, wiecie, okrągłe jakby, a drugie były płaskie, typu taliatelle i pomarańczowe. Ja kochałam te buty, absolutnie całym sercem. Miałam je przez lata i przez te buty zasadniczo on się tak czepiał strasznie tego i czepiał się też mojego plecaka, pamiętam, że to nawet nie jest firmowe że miałam jakiś tam plecak no name, a nie Nike albo Adidas. Nigdy w życiu nie miałam w ogóle plecaka Nike ani Adidas. Ja tam się cieszyłam, że mam duży, pojemny plecak. Chodziłam jeszcze do szkoły muzycznej też przez dwa lata liceum i to było dla mnie bardzo przydatne, żeby móc schować wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne, bo czasami jeździłam z jednej szkoły do drugiej od razu. No i żeby było miejsce na naszywki oczywiście. Także miałam tani plecak on nie był wcale taki tanie, jak sobie przypomnę. Nie był jakoś dużo tańszy od takiego Nike czy coś. I to był bardzo dobry plecak. On nadal, jakby żyje, ten plecak. To jest naprawdę świetny plecak. Ile razy ja go jeszcze używałam? Potem jakieś jeździłam na jakieś wycieczki, bo on naprawdę wielki. No ale jego problemem z moim plecakiem było oczywiście to, że nie był firmowy, tylko jakaś taniocha. I pamiętam, że była jedna taka sytuacja, o mój Boże, to było straszne, kiedy. No mój plecak był cały czarny, jego plecak był. Cały czarny. To prawda był chyba Nike czy czegoś, ale był cały czarny. Zwłaszcza jak one leżały, wiecie, tymi szelkami do mnie, nasze plecaki były prawie nie do odróżnienia. No i raz jak wchodziliśmy, chyba na informatykę, nawet pamiętam, to yy, wzięłam przypadkowo jego plecak spod sali i sobie weszłam z tym plecakiem, no nie. Wszystko fajnie, minding my own business, a ten nagle do mnie z mordą, że, że w ogóle co ja odwalam, że, E, chciałabyś taki plecak, co? Jezu, jakie to było głupie. Ale no ja po prostu, ja byłam mortified. Wtedy totalnie, że, że wzięłam ten plecak przypadkowo, no, że akurat jego plecak musiałam przypadkowo wziąć, no nie. To była jedna z takich gorszych sytuacji z nim, pamiętam, bo on się strasznie wkurzył oczywiście, że wziąłem mu ten plecak, że w ogóle jakim prawem, że se przywłaszczam, bo chcę mieć fajny plecak w końcu. I ja nie będę brał tego twojego gówna, w ogóle on chyba kopnął ten mój plecak czy coś. Nie, nie pamiętam, czy tak na pewno było, ale wyobrażam sobie, że mogło tak być. No i generalnie nic fajnego. Zdarzało się, że nie wiem, że pisałam sobie jakąś karteczkę z koleżanką, a on siedział akurat przede mną. Na historii pamiętam, że siedział dokładnie przede mną, w zasadzie sensie ławkę przede mną, i on jeszcze tak se siedział bokiem i se tam coś tam zagadywał do mojej koleżanki, coś tam se o, do mnie oczywiście ciągle jakieś tam głupoty gadał. No i jak ja sobie pisałam tam przez chwilę jakiś liścik z, z koleżanką o czymś tam, no to zdarzyło się, że on na przykład zabrał to i sobie to przeczytał, i potem miał milion komentarzy na temat tego, i jeszcze bardziej y, jakby utwierdził się w przekonaniu, że jestem głupia. Jakby totalnie przekraczał granicę, no nie? Na całe szczęście po półtora roku przepisał się do jakiegoś liceum zaocznego czy coś. On w ogóle coś z koszykówką tam, coś tam robił, um, nie wiem, czy gdziekolwiek zaszedł. I teraz, jak sobie tak przypominam czasami te różne sytuacje, a zwłaszcza tego kutafona z liceum, to sobie tak myślę: chciało mu się? Teraz jakby cokolwiek zaczął do mnie mówić, to bym miała takie, człowieku. Ty naprawdę masz czas na to, żeby się zajmować jakimiś ludźmi, których nawet nie lubisz. Jak coś się nie podoba, to se możesz nie patrzeć. Przecież nie masz obowiązku patrzeć na moje trampki, człowieku. Se popatrz na coś, co jest ładne. Na przykład na swój piękny plecak. <laughs> Serio, jakby bardzo się teraz dziwię, że zarówno on, jak i też ci w gimnazjum, że, że, że oni chcieli poświęcać czas na to, żeby se wyzywać kogoś. Jakby nie mogli sobie czegoś innego porobić w tym czasie. Doskonale znam tę mechanikę, że to jest zawyżanie swojej samooceny obniżając czyjąś, tak, że oni też mieli na pewno jakieś swoje tam kompleksy i tak dalej, które leczyli powiedzmy w ten sposób. E, mnie się też przyznaje, zdarzyło komuś powiedzieć coś niemiłego, bo to było trochę na zasadzie, że przemoc rodzi nową przemoc, i trochę miałam takie, że dobra mnie nękano, to ja sobie czasem też coś komuś powiem. Bardzo rzadko. Yy, zasadniczo w sumie pamiętam jedną taką sytuację, ale na tyle potem głupio mi było, że to zrobiłam, że już nie powtórzyłam tego. Także no wiem, jak to działa, i wiem skąd to się bierze, i, i, i dlaczego tak sobie stwierdzili, że będą sobie o mnie gadać jakieś, jakieś takie niemiłe rzeczy. W ogóle było też generalnie takie trochę wybrzydzanie mnie, na zasadzie, że przeszłam obok nich, a oni robili coś w tylu czy coś takiego, no nie. I to w sumie zasadniczo było takie najbardziej chyba utwierdzające mnie w przekonaniu, że jestem obrzydliwa. Ale jednak mimo wszystko, z perspektywy osoby prawie 30-letniej, myślę sobie, że no kurde, serio. <laughs> Specjalnie patrzyli na mnie, żeby powiedzieć, że jestem brzydka. I musieli zmuszać się do patrzenia na mnie. O nie! I też takie bardzo przejmowanie się tym, że w sensie, nie wiem, patrzenie pod salą, jak plecaki leżą i dobra, ten ma z Nike, ten ma z Adidasa, ten ma z Reebok'a, ten ma O nie, tu jest jakiś no name, nie, nie, nie. Więc jeśli wy macie taką sytuację, to po pierwsze współczuję, a po drugie może warto czasem podpytać tego waszego oprawcę, czy nie szkoda mu czasu na takie rzeczy i czy nie lepiej, żebyś na przykład książkę poczytał albo pograł w coś, niż... Koniecznie zmuszał się do patrzenia na Was i narzekał jeszcze na to? To nie ma sensu. Jeśli chcielibyście jeszcze z jakiegoś powodu znać jakieś rzeczy z mojego życia, o których ewentualnie chciałabym poopowiadać, czy jakieś moje opinie, czy jakieś takie różne sprawy, no to wiadomo, że jest QA. Ale trochę zaczęłam odchodzić od formy QA i bardziej właśnie takie strumienie <świat> świadomości yy, gdzieś tam, chyba bym wolała robić właśnie na konkretny temat. Także jeśli byście coś chcieli, to, to mogę jeszcze coś zrobić, bo to jest fajna odskocznia od tego grania. Też czasami mam ochotę trochę się bardziej uzewnętrznić, żebyście mnie trochę. Trochę bardziej poznali i, może, nie wiem, nie myśleli, że jestem jakaś fajna, czy coś. Fajne, trzeba przyznać, że mam włosy teraz. To akurat muszę sobie oddać. Sama sobie zrobiłam purpurę. Najlepsze farbowanie domowe, jakie, jakiego dokonałam w swoim życiu. Jest nieźle. I nawet się nie tak brzydko spiera, jak ten niebieski się spierał, bo on się spierał w błoto. Na szczęście nie zielony, ale błoto też niezbyt fajnie. Więc ja położyłam taką purpurę. Takie Billy Sparrow to nawet nie jest ona, bo Billy Sparrow to ma zupełnie inne włosy teraz. Tak jak na Instagramie napisałam, bardziej wyglądam jak dziecko prostracji i psycholożki. Chciałabym. Jak zwykle. I widzimy się w następnym. Pa. Back then I thought you were just like me, somebody who could see all the pain I see, but you proved to me unintentionally that you would self destruct eventually. Now I'm thinking like the mistake I made doesn't hurt, but it's not gonna work, because it's really much worse than I thought. I wished you were something you were. Blah. I wished you were something you were not and now this guilt is really all that I got. <laughs>